Cześć, z tej strony Sławek, witam w Dalton Laboratories. Jeśli trafiliście na ten film, prawdopodobnie wiecie, czym jest Vim. Jeśli nie wiecie, opowiem w trzech słowach. Vim jest edytorem tekstu o bardzo dużych możliwościach. Edytor ten ma dwa tryby, tryb wprowadzania tekstu oraz tryb comment. Do przełączania tych trybów używa się odpowiednich skrótów klawiatury. Dziś w pracy programisty nie używam Vima tak często, jak kiedyś używałem. Natomiast w liceum oraz na studiach, w szczególności na konkursach programistycznych, używałem właściwie wyłącznie go. Przy tej okazji pozdrawiam mój dawny team konkursowy, czyli Czachora i Gwara. I właśnie podczas jednego z takich konkursów Czachor zażartował, że po co, dlaczego stosujemy skróty klawiatury do przełączania trybów? Może zamiast tego można by użyć pedała od pianina. Oczywiście powiedział to dla żartu, natomiast około 15 lat później przypomniałem sobie o tym pomyśle i wydał mi się na tyle geekowski, że postanowiłem wcielić go w życie. To, co widzieliście przed chwilą, było właśnie demonstracją działania adaptera. Tutaj jest podłączony. Adaptera umożliwiającego podłączenie pedała od pianina pod USB. I używanie go do kontroli Vima, do przełączania trybów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zbudować sobie taki adapter, zapraszam do dalszej części filmu. Zbadajmy jeszcze, jak działa taki pedał od pianina. Wykorzystamy w tym celu test ciągłości miernika, czyli jeśli jest ciągłość, miernik pika. Mamy tutaj wtyk check, przyłożę końcówki sondy do dwóch pól wtyku. Tak, i ta ciągłość jest. W momencie, gdy wcisnę przycisk, nie ma. Miernik zamilkł. Puszczam, jest. Naciskam, nie ma. Czyli właściwie jest to dosyć standardowy przycisk. Można by go porównać do przycisku klawiatury komputera. No i bez problemu będziemy w stanie go oprogramować na Arduino. Do budowy adaptera użyję następujących elementów. Obudowa. Wybrałem obudowę uniwersalną o symbolu Z85. Wcześniej poza okiem kamery wywierciłem w niej otwór z jednej i z drugiej strony. Ten drugi jeszcze troszkę pilniczkiem doprawiłem. Za chwilę powiem, do czego te otwory i co tam będzie przez nie wychodzić. Drugi element, gniazdo jack. Odgiętka. Oraz przewód USB. Brakuje jeszcze najważniejszego elementu, czyli płytki z jakimś mikrokontrolerem. Do tego, co chcemy osiągnąć, nadałby się Arduino Pro Micro. Nie jest to oficjalne Arduino, jest to klon Arduino Leonardo, nieoficjalny, pomniejszony. Nadałby się dlatego, że zawiera mikroprocesor Atmega32U4, a ten konkretny mikroprocesor jest w stanie pudełkowo działać jako urządzenie USB Human Interface Device, a to oznacza, że może oczywiście po odpowiednim zaprogramowaniu działać jako klawiatura USB. I to właśnie chcemy osiągnąć, gdyż będziemy przekładać wciśnięcie pedała od pianina na wciśnięcie klawisza i bądź Escape w komputerze. Ten konkretny egzemplarz Arduino mam jeszcze ze starych zapasów. Obecnie ceny nawet klonów są wysokie, nie mówiąc w ogóle o oryginalnych Arduino. Dziś cena takiej płytki to około 40 zł. I tak jak wspomniałem, nie każde Arduino nada się do tego, co chcemy osiągnąć. Gdybyście jednak próbowali zbudować taki adapter i chcieli to zrobić taniej, to w dzisiejszych czasach jako alternatywę można rozważyć, z tego co pamiętam, na przykład Siduino Xiao, które też może działać jako urządzenie Human Interface Device i prawdopodobnie, tu mogę trochę kłamać, bo nie używałem jeszcze, ale prawdopodobnie Raspberry Pi Pico tak, żeby się nadało.
a to już jest koszt bodajże 20 paru złotych, więc prawie dwa razy tańsze od tego Arduino. A jednak 40 zł w świecie hobby to może być dla wielu suma dosyć znacząca. Ok, jak zamierzam to umieścić w tej obudowie? Przez jeden otwór będzie wychodziło gniazdo jack. Tu mam zakrętkę. Z drugiej strony przyjdzie odgiętka. Przez odgiętkę będzie szedł kabelek. To będzie oczywiście zamknięte. I tak to mniej więcej się będzie prezentowało po złożeniu. Mikroprocesor także musi wejść do środka. A jako że gniazdo jack jest dosyć spore, no to on oczywiście się tutaj nie zmieści. Na szczęście mam jeszcze taką płytkę z tym samym procesorem, ale w innej formie, takiej formie wkładanej od razu do gniazda USB. Oczywiście nie będę tego wkładał do gniazda USB, podlutuję tutaj bezpośrednio do tych pól żyły tego oto przewodu przednego i tu go przylutuję i to zmieści się w środku, tam pod spodem. I tak to będzie mniej więcej wyglądać. No dobra, to bierzemy się do pracy. Także zacznę od tego właśnie przewodu. Może spróbuję go tutaj jakoś, żeby też nie stał się za krótki. To nie chciałbym za dużo go uciachać. Tego zachowamy z niego tyle, ile to możliwe. Czyli prawie wszystko. Szary, niebieski, biały, czerwony. No, czerwony, różowy w zasadzie. Nie wiem, czy to można nazwać czerwonym. W każdym razie kolory dosyć niestandardowe, jeśli chodzi o żyły przewodów USB. Także będziemy improwizować i zobaczymy, gdzie tam jest 5V, gdzie jest masa, gdzie jest data plus, gdzie jest data minus. Ale na razie to trzeba to tak czy siak oskubać. Sprawdzimy teraz, co jest co testerem ciągłości. Czyli tak, przewód najbardziej, żyła najbardziej na lewo, czy tam dla was to jest prawo. Próbuję się tam dobrać. To powinno być, staje się 5V. Normalnie. I to jest ten najbliższy czerwonemu, czyli różowy przewód. Ok. To by miało nawet sens. Teraz zobaczmy ten drugi skrajny, bo to powinna być z kolei masa. Masa to obstawiam, że z tych wszystkich będzie białym. Nie. Albo źle trzymam. Teraz może lepiej. A jednak ten taki ciemno-szary, czyli pewnie to miałoby być odpowiednik czarnego. No dobra. To jest czarny, to jest masa. Tu jest 5V, tu jest masa jeszcze. Teraz sprawdźmy.
drugi od waszej prawej. Biały. Czyli ten pozostały tu musi być ten niebieski, ale potwierdzimy. Tak, zgadza się. No okej, to już wiemy jak lutować. Jeśli dobrze zapamiętałem, to powinno być w takiej kolejności. A jak nie, to najwyżej rozlutuję to i zrobimy jeszcze raz. Mamy to. No i niestety popełniłem typowy błąd. Chyba zawsze go popełniam. Zapomniałem o odgiętce, żeby ją założyć na kabel, także rozlutowuję i od nowa. Dobra, tym razem naprawdę mamy to. Będziemy potrzebować jeszcze dwa kawałki przewodu, aby podłączyć gniazdo. Wykorzystam może port któryś tutaj A2, A0, coś z tego wybiorę. Tylko najpierw jeszcze sobie ten przewód przygotuję. Tak bym to widział umieszczone. Także przewód nie musi być jakoś przesadnie długi, byle tylko dosięgnął do gniazda, które będzie tutaj w pobliżu. Jeszcze tu poprawię kawałeczek. I to właściwie to koniec. Założymy jeszcze tutaj denko. W tym modelu obudowy nie ma żadnych śrubek, to się po prostu tam wkłada. Jakoś się to trzyma, natomiast jeśli się będzie trzymało słabo, no to pomyślę o jakimś przyklejeniu. W każdym razie mamy urządzenie, teraz pozostała część programistyczna. Spójrzmy na kod adaptera napisany w Arduino. W funkcji setup ustawiamy pin A0 jako wejście z podciągnięciem do VCC. Startujemy bibliotekę keyboard, dzięki czemu Arduino podaje się za klawiaturę. Odczekujemy 2 sekundy. W zasadzie nie wiem, czy to można by wyrzucić. Raczej jest zbędne. A następnie w pętli czytamy stan pinu A0, zapisujemy go pod koniec pętli w zmiennej last state, a tutaj po przeczytaniu świeżego stanu current state porównujemy z ostatnim zapisanym. Jeśli się zmienił, to w zależności od tego, w którą stronę się zmienił, albo udajemy wciśnięcie przycisku i na klawiaturze, albo wciskamy przycisk escape na 50 milisekund. Czyli przełączamy tryby i wchodzi do trybu wprowadzania tekstów w Vimie, a escape przechodzi do trybu comment.
Adapter jest jednak fajnym gadżetem, ale niczym więcej, gdyż w praktyce są lepsze metody przechodzenia w tryb wprowadzania tekstu niż wciskanie przycisku I. Na przykład O wchodzi w tryb wprowadzania tekstu od razu w następnej linii. Z kolei powiedzmy Shift O też wchodzi w tryb wprowadzania tekstu linijkę wyżej. Mamy jeszcze coś takiego jak Shift C, który utnie wszystko do końca danej linii i przejdzie w tryb wprowadzania tekstu. Dlatego no, gadżet fajny, ale mało praktyczny. Natomiast zastanawiałem się nad innymi zastosowaniami dla takiego adaptera i znalazłem jedno. Załóżmy, że jestem wdzwoniony na jakąś konferencję w Teamsach i jestem wyciszony. Jest taki fajny skrót, Ctrl Spacja, który odcisza mnie tak długo, jak trzymam ten skrót. Więc jeśli nacisnę teraz pedał, to jestem odciszony. Puszczę, jestem wyciszony z powrotem. I tak mogę sobie, nie dotykając klawiatury, nie dotykając żadnych przycisków na zestawie słuchawkowym, odciszać chwilowo. Zmiany w kodzie nie są duże. Wciskam inne przyciski, puszczam wszystkie przyciski i działa. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pomysły, jak jeszcze można by wykorzystać adapter, dajcie znać w komentarzach. Cześć!